Witam wszystkich. Z tej strony jak zawsze Bossman i zapraszam na piąty już odcinek Let's Play z grą Dead Light. Poprzedni odcinek zakończył się scenką, w której człowiek szczur po przeprowadzonym na naszej osobie eksperymencie czy teście zaproponował nam współpracę. Na czym ona miałaby polegać? Sprawa wygląda dosyć prosto. My odnajdujemy jego syna, który gdzieś tam przebywa na powierzchni, a w zamian on udzieli nam informacji o naszej rodzinie. Tak więc z fabuły wynika, że nasz bohater zgodził się na to, aby tej pomocy człowiekowi szczurowi udzielić. Tak więc teraz jesteśmy jeszcze w jego labiryncie. Tak, tu coś teraz odkryjemy. Tu mamy zdjęcie jego syna. Tak więc już wiemy, jak wygląda. Tam przed chwilą ja uruchomiłem sobie kładkę, na którą teraz postaram się, o właśnie, wskoczyć. Myślałem, że jest trochę za daleko, ale udało się. No, tam ktoś sobie wisi. Widzę znowu krzyżyk, w który pewnie będę musiał strzelić. O, tu mi się jeszcze skrzynka podświetliła. No to pewnie ją przesuniemy. Coś tam może z tyłu będzie. No pewnie. Dobra. Nic konkretnego. Tą skrzynkę przesunę sobie jeszcze, tą windę. No, coś mi się wydaje, że ona mi się przyda za chwilę. Tak, teraz użyjemy procy. O, to pewnie... pewnie uda nam się podjechać windą do góry. Dobra, to sobie to przesunę. No bo widzę, że tam będę musiał doskoczyć prawdopodobnie. A sobie strzelimy w to jeszcze. Ciekawe, co się stanie. Może opadnie ta kładka? A nie. To winda zjeżdża na dół. Czyli jednak dobrze pomyślałem. Posłużymy się teraz właśnie tutaj tym. O, dobra. Kłopoty z zejściem. Dobra, udało się. No, teraz akurat kładka opadła. Co jest? Rozwalimy to. A, może to jeszcze trzeba jeszcze przesunąć. Dokładnie. Innego wyjścia tutaj nie widzę. O, to już nawet tam jeden element miga, do którego się będziemy musieli dostać siłą. A, to zostawimy może. Bo jeszcze przesuniemy. W sumie drabina jest, także to jest niepotrzebne. Dobrze, dobrze. Zupełnie nieświadomie zrobiłem coś, co posunęło grę do przodu. Tak, tam sobie jeszcze może zajrzymy, sprawdzimy, co tam jest. Pewnie znowu jakieś mało istotne informacje. Aha. Tu mamy taką małą informację, że... zabudowę labiryntu posłużyła tutaj boska komedia Dantego, była inspiracją. Tak, apteczki nie będę brał, bo inspiracją dla człowieka szczura. Dobra, wracamy z powrotem.
teraz co? Zagwiżdżę może albo zawołam. Zawsze to działało. O, aha, muszę podejść do niego, dobra. Okej. No, myślałem, że już wydostaniemy się na powierzchnię, ale dalej tu jeszcze tkwimy w tym labiryncie. Dobra, weźmiemy rozpęd i spróbujemy to przeskoczyć. Ups, albo zejdziemy na dół. Tak jest bezpieczniej faktycznie. Raczej nie byłoby szans, żebym tam doskoczył. Tak, tu mam jakieś rysunki. No to wygląda jak bomby. Dobra. Musimy skoczyć na drabinę, dobra. Aha, dobra, już widzę zawór po prawej stronie, który nam pewnie posłuży teraz albo do podniesienia poziomu wody, albo do jej upuszczenia. Do upuszczenia jednak. Okej. No, na razie wydaje się wszystko dosyć proste. Pułapek już nie ma żadnych. O, czy ja tam doskoczę? Aha, właśnie, tutaj jeszcze sobie strzelimy. Dobra, drabinka nam opadła, spoko. Jeszcze nam się tu pojawił jeden pan, ale go olejemy. Już go nie będę zabijał. O, droga prościutka na razie. Tak. O matko, coś uruchomiłem. Dobra, okej. Już myślałem, że ten labirynt będzie pozbawiony pułapek, ale jak widać jeszcze w dalszym ciągu mogę się spodziewać nieoczekiwanych rzeczy. Tak, tutaj sobie zejdziemy. A to może najpierw... Właśnie, jak zwykle strzelę w ten punkcik. And then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Dobra, jest składeczka. And see how that ended. Teraz szybko na ten. O, właśnie, tak myślałem. Chyba wrak autobusu. Czy jakiś tramwaj? Nie wiem, co to jest. Wagon kolejowy. Dobra, tu wtorknijmy siłą. Przeszukamy sobie zwłoki. Może w końcu zdobędę jakiś... Nie, dowód osobisty. Myślałem, że w końcu zdobędę jakąś broń. Teraz gdzie? Pytanie. Musimy, żeby skoczyć na dół i sprawdzić. Może być tutaj pójdziemy, dobra. Nie, może sprawdzimy, co jest na dole. Zrobię to specjalnie dla was. Może to będzie jakaś niespodzianka? O, dokładnie tak. Także już wiecie, że na dole nic nie ma. Okej, próba kolejna. Dobra. Czyli już wiemy, że na dół schodzić nie mogę. O, właśnie, teraz pójdziemy sobie znowu tą drogą. Teraz sobie strzelimy w ten krzyżyk, który tam widzę u góry. I nam się przesunie kładka, okej. I teraz... A, on nam się przesuwa, dobra. Do góry i w lewo. Na następną kładkę. Dobra. Tam widzę kolejny krzyżyk. Zablokowany przez jakąś deskę, jakiś element. Okej, udało się. Kładka podjechała. Oczywiście sobie z niej skorzystamy. Dobra. No, tutaj już nie dam się nabrać. Okej. No, to tutaj się akurat wykazałem fantastycznym refleksem.
Tu skoczymy na kładkę. Nasz bohater nie lubi wody, tak więc, jak już wiemy. No, tutaj już jak widać upuścimy wodę na pewno, ponieważ na dole widzimy po prawej stronie kolejny punkt do rozbicia siłą. I teraz coś tu mamy. Skrzynia do przesunięcia. Aha, tam u góry jest drabina, która nam się podświetliła. Teraz sobie tak, użyjemy skrzynki, wskoczymy. O, coś nie udało się. Za wysoko jest. Tu też nie doskoczę. Styl parkour. Coś też nie zadziałał. Tak, spróbujemy w ten sposób. Też nie. Myśl, Bossman, myśl. Tak, dalej się nie da. To co, wezmę rozbieg? A. No tu nic nie ma na pewno już. Skrzynki się przesunąć dalej nie da już. A, to chyba... Chyba już wiem, o co chodzi. Dobra, tak na pewno nie. Ale już domyślam się, że chyba jednak będziemy musieli skorzystać z powrotem z zaworu. I teraz tym razem podniesiemy poziom wody. O, dokładnie tak. O. No, dzisiaj mam wyjątkowo rozgarnięty umysł. Rozwiązywanie zagadek przychodzi mi dosyć łatwo. Co jest dosyć dziwne. Tu dobra, kolejna mało istotna informacja. Próba skoku na drabinę. Jest, udało się. Przejdziemy wyżej. Może widzę kolejną drabinę. Aha, dobra, tu się dostaniemy. Do tej drabiny dostaniemy się po tej rurze. Dobrze, te niektóre elementy nam się podświetlają. Zdecydowanie to ułatwia rozgrywkę. Aha. No to jest również zagadka banalnie prosta. Od razu widać, że trzeba trafić znowu procą. O, właśnie tutaj. Pewnie kładka zaraz się schowa. Także trzeba to wykonać. O, właśnie. Specjalnie to sprawdziłem dla was. Tak więc teraz ten manewr powtórzymy. I się teraz przedostaniemy, o właśnie, tutaj do tego wejścia po lewej stronie. Do tego wąskiego korytarza. Tak, gdzie my teraz jesteśmy? Okej. Coś tu jest zablokowane przez kolejną deskę. O, nie udało się. Nie, a jest, dobra. Coś się uruchomiło, ale... Nie, dalej nie działa. Coś jeszcze jest zablokowane. Tak więc musimy się na razie przedostać. Dalej. Idąc w lewo. Aha, dobra, już widzę. To tu jeszcze mamy zablokowane. I teraz co? Strzelimy sobie może w to i te kładki się nam o, przeleciało. Aha, dobra, to już chyba wiem, o co chodzi. Ten element właśnie odpowiada za aktywację tych kładek. I te kładki pewnie trzeba będzie po nich szybko przebiec. Aha, tak jak myślałem. Dobra, teraz szybko do góry pewnie jeszcze ten klimatyzator odpadnie. Nie, na szczęście nie, ale odpadło coś innego. Dobra. Na razie nam szczęście dopisuje. Tak, to jest wagon, to nie był jednak autobus, tak jak pierwotnie myślałem.
Stacja metra, czy coś to takiego tu może było. Apteczka. Na razie nie potrzebujemy. Skoczymy sobie na dół. Dobra. Kolejny raz sprawdziłem, czy coś jest na dole. I kolejny raz się pomyliłem. Nic nie ma. Teraz próbujemy zejść delikatnie. Okej. Okay. Mamy tu parę osobników. O, to są kolejne. Kolejne dwie zagubione owieczki. Przesuń się. Tak, tam jest drabina u góry i widzę... Widzę, że coś będę musiał przesunąć. O, właśnie. Ach. Blokują. Siłujemy się, kto silniejszy. Ale w ten sposób to ja tego nie przesunę. O, właśnie, teraz spróbuję. Ale za szybko idą w moją stronę i ja... O, nie, no, takimi małymi kroczkami to będę to przesuwał. Z parę godzin. Aha, dobra, już chyba wiem, jakich się pozbędę, bo te osoby sobie na dole nie potrafią poradzić. O, właśnie, to jest tą przepaścią, tak więc dosyć przepaścią. O, z tą wysokością, z tym progiem. No, teraz mamy swobodnie, możemy sobie przesunąć. A tam chyba już nic nie ma. Dobra, to idziemy w takim razie na drabinę. No i jesteśmy w końcu na powierzchni. Dobra, idziemy teraz do drzwi. Zamknięte. To strzelimy może w szybę. O, jednak coś to dało. Dobra. To teraz sobie wskoczymy. O, i znanym mi sposobem. No to już widzę, że po linie pójdziemy do góry. O, większość elementów się już powtarza, tak więc po prostu jak troszeczkę się w tą grę pogra, to są one dosyć łatwe do przewidzenia. O. Pęknięta lina. Brak zaskoczenia. Biegniemy dalej. Coś tam, o, co się zablokowałem, czy co? Muszę mieć większy rozbieg, okej. Okay. Dobra. No, ktoś miał kłopoty ze skakiwaniem. O matko. Że wskoczę do góry, będzie bezpieczniej, tak. Tu widzę, też sobie na dach skoczę. Mimo wszystko poruszanie się górą jest znacznie wygodniejsze niż dołem. Tak, Bóg wybacza. Tak, ktoś się powiesił. Okradniemy trupa, no. Niech i tak będzie. No, zejdziemy sobie na dół. Chociaż wydaje mi się, że tam było okno, ale... Może coś tu znajdziemy ciekawego. O, podniosła mi się wytrzymałość. O jeden punkcik. Także nasz bohater teraz będzie bardziej wytrzymały. Sprawniej i dłużej będzie wymachiwał toporem. Przesuń się, mała. Kobiety nam nie lecą. Uch, teraz się na mnie rzuciła. Nie no, kobieta lubi być na górze. Muszę być dosyć atrakcyjny dzisiaj. Dobra. Jednak przez okno. No, już widzę, że skorzystamy znowu... O! Ze słupa. Tylko teraz się na niego dostać. No, coś mam dzisiaj, jakieś kłopoty... Jak nie mam kłopotów z myśleniem, to znowu mam kłopoty z koordynacją ruchów. Kolejna próba. Dobra, udana tym razem. O. Dobra, próba kolejna. Mam tylko nadzieję, że teraz ten przewód się nie urwie. Jak zawsze. Nie, coś mam spadem, bo... Randall coś mi się co chwilę odwraca.
Mam pada danego w prawo, on mi się odwraca w lewo, tak więc to chyba nie jest jednak do końca moja wina. Te kłopoty manualne. Okej, kolejna nam informacja. O, na dół schodzić nie będziemy. Nie będziemy prowokować kolegów. Tutaj szybko przebiegniemy do kolejnego okna. Tak, kolejny domek. A, te drzwi trzeba potraktować z buta. Tak, idziemy na zewnątrz. Ups. Ups. Dobra, udało się w miarę szybko. Spodziewałem się większych kłopotów. Coś tam może będzie. Apteczka. Dobra. Tym razem się przyda. Tu już nic nie mamy. Miałem tylko jeden punkcik energii. Najpierw muszę przeskoczyć. Widzę, że o właśnie w ten sposób. I teraz sobie z łatwością poradzimy. Z płotem. Jak zwykle. Znam taktyka, słup i przewód. O, idziemy w prawo. O, jest domek na drzewie. To znaleźliśmy to miejsce, którego szukaliśmy. Teraz chyba tak wskoczyć na tą drabinkę. No kurczę, dobra, jest, udało się. Tak, to jest to miejsce, gdzie zdaje się przybywał zawsze syn. O, tutaj mamy akurat żonę. Człowieka szczura. Oj, teraz mamy jakąś. O, coś, jakąś retrospekcję z naszych wydarzeń, znowu wspomnienia. Tak jest, Shaun, Lydia. Nasz główny bohater znowu sobie coś przypomniał o naszej rodzinie. On właśnie miewa czasami takie dziwne schizy. Nie wiadomo, czym to jest spowodowane. No, tutaj muszę z buta ostro tak potraktować. Przeskoczymy sobie na drugą stronę. O, coś w tym filmiku może być, jednak się wrócę. Może jakieś kanapeczki z McDonalda? Nie. Myślałem, że już zjem coś konkretnego. O, helikopter. Gwardia Narodowa. O matko, ich tam jest. Co się dzieje? Co się dzieje? Aha, koniec. Scenka przerywnikowa. Dobra. Kochani, to jak zawsze, no, jest już 20 parę minut nagrania. Ja tak staram się trzymać te odcinki w takim zakresie czasowym. Tak więc zobaczcie sobie tą scenkę do końca, a ja się już z wami pożegnam. I do usłyszenia w kolejnym gameplayu. Także trzymajcie się. Hej. You don't really have a choice. Understand? I'll wait for you on the phone.